Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na kolejne przepyszne i bardzo ciekawe ciasto. Jest to ciasto kola z takim oryginalnym kremem herbatnikowo-orzechowym. Ciasto bardzo ładnie wygląda, jest bardzo stabilne, zawsze wychodzi, bo to jest bardzo łatwy przepis. Do jego przygotowania używamy niewielkiej ilości coli. Jak już wspominałam, ciasto ma bardzo ciekawy krem. Naprawdę fajnie wygląda, super smakuje, jest nie za słodkie. Bardzo gorąco Wam polecam obejrzeć film, zapoznać się z przepisem i jeżeli jeszcze nigdy nie robiliście tego ciasta, zrobić je, bo naprawdę warto. Tutaj macie listę składników, których potrzebujecie do przygotowania ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę o wymiarach około 25 x 35 cm. Na początek zrobimy biszkopt. Żółtka oddzielamy od białek i białka ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy 6 łyżek cukru, wciąż miksując. Następnie dodajemy 6 żółtek i wszystko delikatnie miksujemy do połączenia. Miksujemy na najniższych obrotach. Następnie dodajemy 6 łyżek mąki pszennej tortowej. 3 łyżki kakao, 2 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 2 łyżki oleju oraz 2 łyżki coli. Wszystko dokładnie miksujemy, przekładamy do blaszki i wstawiamy do nagrzanego do 170 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 20-25 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt studzimy, jeżeli macie życzenie, możecie go również nasączyć czymś, kawą albo nawet kolą. Teraz przechodzimy do przygotowania kremu. Potrzebne nam będzie 200 g orzechów włoskich. Bardzo drobniutko je mielimy. Również będzie nam potrzebne 200 g herbatników. Je również mielimy i mieszamy je ze zmielonymi orzechami. Następnie orzechy z herbatnikami zalewamy szklanką, czyli 250 ml coli. Wszystko dokładnie mieszamy i odkładamy na 20 minut, żeby nam się to wszystko namoczyło. Następnie 250 g masła lub margaryny ucieramy z cukrem pudrem i potem stopniowo dodajemy naszą mieszaninę orzechowo-herbatnikową. Wszystko pięknie nam się połączy i powstanie nam naprawdę przepyszny krem. Krem wykładamy na ostudzony biszkopt. Wyrównujemy. Jak widzicie, krem jest naprawdę bardzo stabilny, bardzo gęsty. I ostatni etap, jaki nam pozostał, to jest warstwa śmietankowa. Na początek 1,5 łyżki żelatyny rozpuszczamy w pół szklanki gorącej wody. Wszystko dokładnie mieszamy i studzimy. Śmietankę ubijamy na sztywno. Dodajemy w trakcie ubijania pół szklanki cukru pudru. I gdy śmietanka już jest ubita, dodajemy przestudzoną żelatynę. Wszystko miksujemy chwilę na najwyższych obrotach do dokładnego połączenia. I naszą śmietankę z żelatyną wykładamy na masę herbatnikowo-orzechową. Wszystko dokładnie wyrównujemy. I nasze ciasto na koniec jeszcze posypujemy startą czekoladą, dowolną. Ja użyłam mlecznej. Można użyć deserowej, gorzkiej. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, żeby nam się wszystko pięknie stężało, smaki przegryzły. Przed podaniem polecam ciasto na chwileczkę wyciągnąć z lodówki, ponieważ nasz krem herbatnikowy jest taki bardzo stabilny, żeby troszeczkę zmiękł. Ciasto przepięknie wygląda i jest naprawdę bardzo smaczne, bardzo ciekawy ma smak. Robi się je sami, jak sami widzieliście, bardzo łatwo, super się sprawdzi na różne okazje, także bardzo gorąco Wam je polecam i życzę udanych wypieków.